Cześć, witajcie, witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj czołg, no, z którym długo zwlekałem, jeśli chodzi o zrobienie materiału, czyli Kernavron, Kurwowron, czy jak zwał, tak zwał, Action X. Pojazd, który we wrześniu, o ile mnie pamięć nie myli, a może mnie myli, więc mnie najwyżej poprawicie. Pojazd, który był do zdobycia w maratonie, w drugim maratonie w roku 2018. No i ja wtedy jako cecek ten pojazd zdobyłem, ale u mnie materiału na jego temat znaleźć nie mogliście. I to z kilku powodów. Pierwszy powód dlatego, że w tym okresie, kiedy te pojazdy dano nam na konto, ja nie bardzo miałem możliwość, żeby pograć tym czołgiem i zrobić jakiś materiał. No tak, to na 100% był wrzesień, bo byłem poza domem. A potem, jak do tego czołgu usiadłem po powrocie, to po zagraniu kilku bitew, w których to miałem problem zrobić więcej niż 3-4 strzały z uszkodzeniami. Mówię serio, jak ja tym czołgiem robiłem 800 uszkodzeń w bitwie, to byłem zadowolony. Nie potrafiłem całkowicie odnaleźć się na tym czołgu. Moje średnie uszkodzenia na tym pojeździe po rozegraniu kilkudziesięciu bitew są naprawdę tragiczne, jak na czołg ósmotierowy, ale dopiero w ostatnim czasie, i to po rozegraniu naprawdę kilkudziesięciu tysięcy bitew, po rozegraniu kilkudziestu bitew na tym czołgu, zdecydowałem się na pewną zmianę, która trochę wpłynęła korzystniej na odbiór danego czołgu, ale do tego przejdziemy. Kernavron Action X jest czołgiem, który niejako chce jechać po pierwsze dzięki swojej konstrukcji, jak popatrzymy na wygląd, na popularności Conquerora, po drugie na popularności ósmotierowego czołgu ciężkiego z drzewka, który po buffach stał się jedną z najlepszych ósemek i kupując czy nabywając tego, robiąc go w maratonie, czy kupując go potem w 24 grudnia w kalendarzu adwentowym, wiele osób właśnie myślało, że ten pojazd będzie przypominał stylem gry pojazd drzewkowy, a tu już niekoniecznie tak jest, dlatego że dysponujemy tutaj alfą, jaką ten Kernavron dysponował kiedyś, przed buffami, czyli mamy tutaj działo, to już standardowe dla Brytoli, 230 uszkodzeń na strzał, 226 peny, 258 na goldzie, czas celowania 2,3, celność 0,32, więc działo, które znamy z FV-a, Primo Victorii, centka pierwszego, centka raka, no ale dostajemy je na czołgu ciężkim teoretycznie, więc niestety nie mamy takiej mobilności jak na medach i jeżeli przyzwyczailiśmy się do tego, że sobie tymi brytolami strzelamy po 230, ale mamy jakąś mobilność, to po przesiadce na Heavika będzie gorzej, bo Kernavron, czy jak komukolwiek go zwą, nie jest pojazdem wybitnie mobilnym. Moc na tonę 14,48, ale prędkość maksymalna tego czołgu to tylko 36 km na godzinę. To nie jest dużo. Chciałoby się, żeby ten czołg jeździł więcej, no ale jesteśmy heavykiem. A pancerz kadłuba wybitny nie jest. Należy brać to pod uwagę, że tutaj jednak staramy się grać na wieżę. I granie na wieżę też nie jest takie do końca proste, bo mamy duży weak spot. Duży charakterystyczny weak spot, więc musimy się ruszać przód, tył, może lekko też tą wieżą, żeby przeciwnikowi utrudniać strzelanie w weak spot. Jeżeli faktycznie trafimy na kogoś, kto nie jest w stanie nas tutaj trafić, możemy coś przyjąć. Jeżeli trafimy na przeciwników, którzy używają amunicji zwykłej, też ten czołg może coś na siebie przyjąć. Niestety problem zaczyna się w momencie, kiedy trafiamy na japońskie heavyki, które mają gdzieś nasze pancerze, na dużą ilość artylerii w bitwie, bo ta też strzelając z góry ma gdzieś nasze pancerze, a pojazd ten niestety od artylerii bardzo potrafi przyjąć, więc jest to mega irytujące. No i problem zaczyna się, kiedy pojazdy, z którymi walczymy, używają amunicji premium, bo już wiele ósemek tak naprawdę, ładując pociski premium, jest w stanie przebijać nas już po wieży. Penetracja około 300 wystarczy na to, żeby robić nam duże kuku i powiem szczerze, że pamiętam jedną ze swoich pierwszych gier na tym czołgu, kiedy pełen optymizmu ustawiłem się w okienku na Ańską, mówię, pokazuję swoją mocną wieżę, nic mi tutaj nie zrobią, wyjeżdżał Revalorize, zacząłem się z nim strzelać, on oddał we mnie jeden strzał z pocisku zwykłego, odbił się, za chwilę już przełączył na hity i nie odbił się ani razu, spompował mnie jak chciał, mimo że pokazywałem teoretycznie najmocniejszą część swojego pojazdu.
Do tego, jeżeli nie lubicie czołgów z małym walnięciem na strzał, to absolutnie, ale to absolutnie nie kupujcie tego pojazdu, nie nabywajcie go, bo nie będziecie w stanie się na nim odnaleźć. Ten czołg ma mobilność Heavika, ale niestety armatę Meda, co powoduje, że przy częstych losowaniach na ósemki, dziewiątki czy dziesiątki wymiana tym czołgiem jest bardzo trudna, zwłaszcza na mapach miejskich, gdzie się trzeba wychylić, oddać strzał i schować, no to taka wymiana nasza z przeciwnikiem jest bardzo, bardzo trudna, bo każdy strzela nas za dużo więcej niż my tę osobę. Pojazd za to potrafi robić robotę, jeżeli mamy możliwość strzelania i ktoś na nas za bardzo uwagi nie zwraca, co wcale nie jest takie proste w tunelowych mapach, zwłaszcza jeżeli jeszcze macie jakiś trochę lepszy kolorek w XOM-ie. Natomiast jeżeli jesteście gdzieś tam czołgiem, który gra spokojniej, który może strzelać bardziej nieraz z ukrycia, no to korzystając ze swojego fantastycznego DPM-u jesteście w stanie zrobić szybko uszkodzenia. Penetracja na tym dziale jest bardzo, bardzo dobra. 226 na pocisku zwykłym jest penetracją, która no wystarcza naprawdę w walce z wieloma pojazdami, w razie czego macie 258 penetracji na goldzie. Więc jest to przewaga ogromna na tle na przykład takiej polskiej premki. Ale tak jak mówię, musicie mieć możliwość oddawania strzałów i nie przyjmowania, bo wymiana strzał za strzał zawsze się źle kończy. 230 na strzał średnich uszkodzeń oznacza to, że czasami przeciwnika strzelicie za, nie wiem, 180 coś, 190, jeżeli rzuca was na dychy. Nie muszę mówić, że w ogóle wymiana taka, kiedy wyjeżdża chiński WZ strzelający za ponad 500, czy jest dużo TD-ków, które strzelają za około 500 uszkodzeń. Kiedy popełnicie jakiś błąd i źle wyjedziecie, dostajecie potworną wartość uszkodzeń na strzał, a wy musicie no jednak potrzebować trochę czasu, żeby się odgryźć. Gdzieś tam czytałem komentarz, o tam pitolicie na 130 PM, on tam strzeli, się wyspotuje, a ja swoim kufowonem AX to ja go już 4 razy strzelę. No, strzelisz go 4 razy. Po pierwsze, że przez te cztery twoje strzały nikt inny na ciebie nie zwróci uwagę. Po drugie, ktoś musi mieć naprawdę słabą pozycję SU-130, żeby ustawić się totalnie na otwartym, oddać strzał, a potem się doić takiemu pojazdowi. I inna sprawa, no może oddać 4 strzały, ale tutaj jest jeszcze w tej grze coś takiego jak magia RNG, co powoduje, że celność 0,32 fantastyczna na papierze, w praktyce wcale taka fantastyczna może nie być. Jeżeli szczęście nie jest po waszej stronie, jeżeli serp nie przestawił wajchy tak, żebyście byli z tego zadowoleni, to często możecie się irytować, kiedy wyjeżdżacie, próbujecie oddać kogoś strzał. Na przykład ten ktoś strzelił, wy oddacie strzał, strzelicie go za 200 coś, wiecie, że macie jeszcze możliwość oddania strzału, więc, bo tamten koleś jest na przeładowaniu, oddajecie kolejny strzał, nie trafiacie, a nagle dostajecie plombo od kogo się nie spodziewaliście. Więc mając możliwość oddania 2 strzałów, tak naprawdę oddajecie jeden z uszkodzeniami i przyjmujecie za dużo, dużo więcej. Należy mieć tego świadomość. Czas celowania 2,3 to nie jest czas zły, ale nie jest też czas wybitny. Tutaj jednak gdyby ten pojazd miał jeszcze lepszy czas celowania, to pewnie wtedy grałoby się nim lepiej. Nie zrozumcie mnie źle. Są sytuacje, w których naprawdę ten pojazd to bestia. Jeżeli jesteście wylosowani na topkę, ktoś powie, a tam na top, każda ósemka na topce jest dobra. Tak, ale Kernaveron na topce, po pierwsze, jego pancerz dużo więcej znaczy. Po drugie, dla takich szóstek obrywanie za te 230 to jest też obrywanie konkretne za sporą część swoich hapsów. A wy, mając tak morderczy DPM, walcząc z szóstkami i potrafiąc coś odbić, no po prostu robicie z nich miazgę. Wielokrotnie byłem w stanie robić sporo fragów właśnie walcząc przeciwko szóstkom czy siódemkom, zwłaszcza przeciwko szóstkom, bo ich armaty na was potrafią wrażenia nie zrobić, a wy DPM-em, który tutaj aktualnie widzicie, ja mam 2956 uszkodzeń na minutę. To jest DPM genialny. No i po rozegraniu, po próbowaniu, nie wiem, nieraz graniu na pierwszej linii, co nie zawsze się udaje, to też musicie mieć świadomość, że przy losowaniach na ósemki, dziewiątki, dziesiątki to wiele, wiele tej amunicji premium lata i wiele czołgów ma gdzieś wasz pancerz, nawet na wieży. Więc polecam jednak rozważne granie, którego też się nauczyłem dopiero po wielu fejlach na tym czołgu. Niekoniecznie zawsze pchanie się na pierwszą linię, niekoniecznie zawsze pchanie się na pierwszą linię, próba grać na wieży. Jeżeli macie możliwość gdzieś tam zagrać na wieży, ale gdzieś z drugiej linii w pierwszej fazie bitwy, bo nie jesteście top tierem, to starajcie się to robić. Starajcie się nie przykuwać uwagi
i wykorzystywać to, że przeciwnicy skupiają się na waszych sojusznikach, a wy korzystając z DPM-u będziecie gdzieś tam ich skubać za te śmieszne wartości HP-ków. Nieraz jest tak, że dziesiątka jak dostanie za 180, to ma to gdzieś, ale wy za 4,5 czy tam 4,8, w zależności, powiedzmy za około 5 sekund, w zależności jaką macie załogę, znowu go strzelicie za 200 coś i za chwilę znowu, więc no wtedy ten czołg jest naprawdę fantastyczną zabawką. Kolejna rzecz, do której w końcu się przekonałem po zagraniu kilkudziesięciu bitew, kiedy nie mogłem zrobić na nim żadnych przyzwoitych wyników, była przesiadka na racje bojowe. Wiele osób, które na tym pojeździe grają, którzy go lubią, które osiągają bardzo dobre wyniki, mówili: weź, załóż racje bojowe, zobaczysz różnicę. I nie chodzi tu tylko o to, że czas przeładowania standardowy z załogą, dosyłaczem, który tu widzicie, wentylacją, no jeszcze stabilizację mam wrzuconą, że ten i zbiją, ten czas przeładowania był 4,8, więc zakładając racje bojowe mamy 4,6, co 4,6 sekundy oddajecie pocisk. To jest rewelacyjny czas. Więc no, to zwiększyło oczywiście DPM, ale też poprawia soft staty działa, tak? Czyli skupianie, celność. Część osób mówiła: no, a ja nie mam wentylacji, mam optykę. Jeżeli ktoś woli grać z optyką, jego sprawa. Mnie ten czas celowania gdzieś na tyle irytował, że wolałem jednak grać z wentylacją. Po założeniu racji bojowych, po nauczeniu się, żeby na razie czasami tym czołgiem zagrać spokojniej. I kolejna ważna rada też, jeżeli macie możliwość, to próbujcie gąskować tym pojazdem przeciwników. Wykorzystajcie to, że strzelacie co niecałe 5 sekund. Nikt nie jest w stanie się podnieść z gąsienicy, jeżeli już ma zużyty zestaw naprawczy, nawet jeżeli ma załogę na 100%. Więc w końcu, stawiając przeciwnika na gąsienicy, jeżeli postawicie kogoś, kto już zużył zestaw naprawczy, trzymacie go na gąsienicy, robicie sobie dodatkowego expa, dodatkowe kredyty, jeżeli sojusznicy was wykorzystują waszą gąskę i strzelają w tego wroga. Inna rzecz, strzelając tak często, no, jesteście w stanie przyczynić się do tego, że wymuszacie na przeciwniku zużycie zestawu naprawczego, a za chwilę on może dostać otóż plombę, stracić, nie wiem, działo, magazyn amunicyjny. Tylko, że mając tak mały kaliber działa, pamiętajcie, że zdjęcie gąsienicy często nie zdarza się na strzał, więc to też trzeba mieć na uwadze. Czyli wyjeżdżać spokojnie, korzystać z okazji, korzystać z wieży, starać się gąskować i wtedy można wydobyć to coś fajnego z tego pojazdu. Ale tak jak mówię, jeżeli nie zachęca cię to, co powiedziałem, jeżeli nie chcesz robić, nie chcesz mieć takiego stylu gry, o jakim ja mówię, jeżeli nie lubisz plujek, jeśli chodzi o czołg ciężki, to nie kupuj tego pojazdu. Jeżeli nie lubisz Patriota, prawdopodobnie nie polubisz się też z tym czołgiem. Jeżeli chcesz sobie pograć Brytolem strzelającym po 230 na mocną wieżę, na wieżę, na której moim zdaniem można chyba bardziej polegać, kup sobie Centuriona Raka. Centurion Rak dzięki swojej mobilności, mi się osobiście lepiej gra Centurionem, który jest medem, niż tym Kernaveronem. Tutaj potrzebowałem dużo więcej bitew do zaakceptowania tego czołgu. Więc to tyle ode mnie. Ja dalej nie jestem wielkim fanem tego pojazdu, ale przyznaję, że dawno nie było tak, że potrzebowałem wielu bitew różnych, zlamionych, żeby do danego czołgu się przekonać. Teraz uważam, że można tutaj wydobyć z tego czołgu też wiele. Podobno na turniejach jeden na jeden ten czołg jest mordercą. Tego nie wiem, nie grywam, ale tak czytałem. Natomiast nie jest to czołg dla wszystkich. I ja po zrobieniu M-ki, po rozegraniu kilkudziesięciu bitew, na razie go odstawię. Udaje mi się gdzieś tam wyciągać te moje dramatyczne statystyki i podnosić średnie uszkodzenia na bitwę, ale nie jest to dla mnie na tyle ważne, żebym jeszcze poświęcił kilkadziesiąt bitew na tym pojeździe. Więc póki co to nie. Pograłem długo w różnych wariantach. Nawnerwiałem się jak dawno, nie na naprawdę dawno się tak nie wnerwiałem jak na ten pojazd. Ale w końcu po długim czasie się w miarę do niego przekonałem. Robię dla Was ten materiał. Teraz pokażę Wam bitwę, w której wydaje mi się, że można zobaczyć atuty tego pojazdu. Zapraszam. No i mamy bitewkę. Bitwa rozegrała się na mapie Malinówka w trybie spotkaniowym. Losowanie na dziewiątki, więc jest to coś pozytywnego, bo zawsze mogłyby być dychy. Tylko jedna artyleria, co też należy traktować raczej z radością, bo wiemy, że już przy dwóch czy trzech artyleriach to granie na Malinówce łatwe nie jest. Oczywiście
jedna arta też może być upierdliwa, no ale wydaje mi się, że można mieć zawsze trochę więcej szczęścia i może ta artyleria skupi się na kimś innym. Ja, jak widzicie, cisnę dość ostro na początku. Dlaczego? Dlatego, że na malinówce jest nieraz taka sytuacja, że jak właśnie piersi podjedziecie tutaj w okolice, gdzie wyspotujecie wroga, to przeciwnik momentalnie robi stop. Zatrzymuje się i nie wjeżdża na górkę. Pierwszy tutaj koleś, który próbował wjechać, był to Emil. Jak widzicie, staram się strzelać po poprzednim kole napędowym. Poruszać się też. Tutaj niestety już kalafior poszedł w ziemię. I niestety też dorwałem od E75. To jest jednak opancerzony pojazd. Zauważyłem, że dość często pada na tym czołgu celowniczy, przynajmniej takie są moje odczucia. Czasami też po strzale od arty potrafimy stracić dwóch załogantów, co na pewno fajne nie jest. Tygrys drugi na stokowej wieży, więc jak dla nas worek z HP-kami, wiemy, że stokowa wieża tygrysa drugiego jest bardzo słaba, wszystko w nią wchodzi. No ale jednak E75, który tutaj się znajduje, już jest trudniejszym przeciwnikiem, na niego raczej ładuje APCR-y. No i też tutaj IS-3 jechał dość ostro, chciałem go strzelić oczywiście w bok, ale strzeliłem w górny pancerz warstwowy i niestety weszło za zero. Muszę uważać, bo już jakieś HP-ki straciłem. Na razie mam 700 uszkodzeń po asyście, 983 uszkodzenia własne. Nieraz jest tak, że spróbujecie przytrzymać drużynę przeciwną i faktycznie się to uda, czyli biorą, oni się zatrzymują, wasza arta ma łatwiej bić i przejmujecie górkę. Nieraz jest jednak tak, że wasi stoją z tyłu, a wy pomimo zachęty do lepszego podjechania, do agresywniejszej gry, jesteście tym, na którego po prostu się wszyscy wyleją i momentalnie giniecie, więc to nie jest tak, że ten wyjazd jest zawsze dobry. Udało mi się teraz zniszczyć tygrysa drugiego, jest to mój pierwszy frag w bitwie. 1400 uszkodzeń zrobionych, kolejne uszkodzenia po asyście. Niestety połowę hapsów już straciłem, na szczęście jest trzeci, który tutaj podjechał dość agresywnie, już nie żyje. Mojsien, no przeciwnik dość twardy, ale mając APCR-y i strzelając go po polikach, jest szansa spokojnie na jego przebijanie. Teraz E75 pokazuje bok wieży. Jak widzicie, no te takie pojedyncze strzały są to strzały bardzo, bardzo niewielkie, więc trzeba wykorzystywać po prostu szybkostrzelność, stawiać przeciwnika na gąsienicę, tak jak to zrobiłem w tej chwili. On już zużył swój zestaw naprawczy. Wcześniej też miałem sporo szczęścia, bo włas przyjął za zero. Teraz nie do końca mierzyłem, ale chciałem się wycofać tak, żeby móc ewentualnie pokazywać wieżę i liczyć na to, że odbije. Teraz próba zgęszenia E75. Wcześniej strzeliłem go w bok wieży, licząc, że może to wejdzie. Teraz kolejne uszkodzenia udało mi się zablokować. Duży plus tej bitwy, że przeciwnicy, zobaczcie, nie używają amunicji premium. Praktycznie ja obrywam z samą podstawową amunicją i dzięki temu ta wieża faktycznie może coś odbić na pewno więcej, niż by była w stanie odbić, kiedy używaliby amunicji z poddwójki, tak często nazywanej. Ja mówiłem wam, że kiedy przeciwnik załaduje już odpowiednią penetrację, to wtedy wasz pancerz wieży nie jest istotny, tak? Pierwszy strzał od artylerii, więc miałem bardzo dużo spokoju. To jest ważne w tej bitwie, że arta mnie nie męczyła. Ja teraz próbuję tego Mojsiena gdzieś tam trzeć po wazie. Tutaj sprawdzam jeszcze w prawą stronę, czy nie będzie prostego przestrzału na mnie. Wyjeżdżam na 53 TP. Teraz patrzę, że jest dolna płyta Mojsiena, więc staram się tam strzelić z racji, że nie mam już pocisków APCR, się całymi wystrzelałem. Wszystkie wystrzelałem. Nie wiem, jak ten strzał wszedł, ale udało się zniszczyć dziewiątotierowy czołg ciężki niemiecki. Teraz to, co mówiłem, staracie się łapać przeciwników na gąskę. Kolejny strzał od arty, ten już mocniejszy, poważnie zebrałem. Tutaj cały czas staram się tego przeciwnika trzymać na gąsce, ale że już miałem mało HP-ków, to go zniszczyłem. Dzięki temu zrobiłem 4229 uszkodzeń, 1700 uszkodzeń po asyście i 3400 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. Mam niewiele hapsów, widzimy tam w oddali T30, będę próbował się gdzieś w nią strzelić. Ona próbuje ukrywać swój kadłub, więc jest niewielka szansa na to, żeby wbić się pomiędzy wieżę a tą przeszkodę terenową. Jest Bat Chatillon, który jest na awku, więc teraz staram się to wykorzystać. To są zawsze dodatkowe uszkodzenia.
Już drugi damage na tym przeciwniku zrobiłem. Teraz niestety strzelam w trupa, co ma spore znaczenie, bo zobaczcie, że powoli mi się kończy amunicja, więc spokojnie można się wystrzelać. Ja tutaj bardzo, bardzo dużo strzałów oddawałem niepewnych, na niepełnym skupieniu, więc oczywiście można tą amunicję wykorzystywać o wiele lepiej, ale stwierdziłem, że no jak jest szansa na zadanie uszkodzeń, to starałem się to robić. Nie skracałem teraz dystansu, dlatego że boję się, żeby te 30 mnie nie wykończyła. Najważniejsze, że padła wroga artyleria, to już kupa z nieba mnie nie zaskoczy, ale nie chcę też być pierwszym czołgiem, który tę T30 podspotuje. Zobaczcie, jest tutaj wielu sojuszników, którzy mają tyle hapsów, że spokojnie są w stanie przyjąć potężny strzał od T30. Ja nie mogę sobie pozwolić, nawet jeżeli by to była armata stokowa, po prostu to byłby mój koniec, a wiedziałem, że jest tutaj szansa na ładny wynik, więc bardzo nie chciałem tego spierdzielić i dzięki temu, że stałem już bardziej z tyłu, żeby grałem spokojniej, udało mi się sprzedać jeszcze dwie peski, przebić tym samym 5000 uszkodzeń zadanych. 1786 uszkodzeń po asyście, to mamy 6700 uszkodzeń kombinowanych, ładny wynik jak na ósemkę, na dziewiątkach wydaje mi się. No i 3400 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz, co jest jak na ten czołg też bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Bitwa się kończy, to tyle. Zobaczmy screen. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę udało mi się uzyskać odznakę mistrzowską asa pancernego, a ponieważ była to moja pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Do tego, jak widzicie, wpadła pierwsza odznaka biegłości, duży koliber i stalowa ściana. 1786 uszkodzeń po asyście, 5090 6 uszkodzeń własnych oraz 3 fragi dało mi to łącznie wartość 1725 punktów bazowego expa. Więc moi drodzy, jak na pierwszą MK to z przytupem, jak na pojazd, którego jeszcze nie tak dawno nienawidziłem, to też uważam, że wartość, no naprawdę, z której można być zadowolonym. I tak jak w tytule jest mowa o nienawiści, tak powiem wam, że po wielu, po rozegraniu kilkudziesięciu bitew, po zmianie podejścia do maszyny, po dorzuceniu racji bojowych, po zmianie stylu gry, myślę, że te ostatnie różne potyczki, jakie nim zagrałem i kiedy może bardziej ten czołg zrozumiałem, no to może to już nie jest nienawiść. Już nawet nie powiem, żebym go już bardzo nie lubił. Po prostu nie przepadam za nim na chwilę obecną. Może gdybym zagrał jeszcze większą ilość bitew tym czołgiem, to bym się do niego bardziej przekonał, ale podtrzymuję swoje zdanie z garażu. To nie jest pojazd dla każdego, to nie jest pojazd na pewno dla ludzi, którzy lubią czołgi z walnięciem na strzał. Myślę, że oni będą mieli problem z odnalezieniem się na tym czołgu. Ja oczywiście no, w swojej przygodzie z World of Tanks gdzieś tam zaraz się oczywiście przerzucę na granie kolejnymi maszynami, na robienie kolejnych masterek na czołgach, które mam w garażu, więc pewnie ten czołg przez jakiś czas sobie będzie stał spokojnie w garażu i się kurzył. Ale jeżeli kiedyś z nim znowu coś ugram, w ogóle jeżeli go kiedyś wyciągnę, to pewnie na kanał coś wrzucę. Natomiast na dzisiaj się z wami żegnam. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał się wam podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie proszę, żeby zostawić subskrypcję, dzwoneczek, koniecznie łapkę w górę, bo pomaga to w docieraniu do szerszego grona odbiorców. Możecie oczywiście i będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie po sobie jakiś komentarz. Jak macie ochotę, możecie też dołączyć do grona moich patronów na serwisie Patronite. Natomiast ja się dzisiaj z wami już wszystkimi żegnam. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych materiałach z WOTA, ale zachęcam również do oglądania innych gier na moim kanale. To tyle, trzymajcie się, cześć!